Witam wszystkich, kto ogląda mój kanał. Dzisiaj takie 3.0 TFSI, kompresor. Będę wymieniał pompę wody, która jest gdzieś tam. Termostat i odma, która jest pod kompresorem. Tu mam części nowe. To jest odma taka duża, jest dość roboty, pompa wody i termostat. Oczywiście wszystko z oryginału. Zaczynamy to rozbierać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak coś będzie ciekawego, to będę pewnie nagrywał, żeby pokazać mniej więcej, jak to wygląda od kuchni albo od warsztatu. No generalnie wiecie, o co chodzi. Niekiedy na filmach fajnie to wygląda, a w rzeczywistości nie jest to tak szybko i sprawnie. Lecimy z tematem. Tak wygląda to już przygotowane kompresor do wyciągnięcia. Wyjmujemy z 6 nakrętek. Myślę, że wszystko odkręciłem. Aczkolwiek zawsze trzeba uważać, bo niekiedy można coś przeoczyć. No i dźwigamy kompresor do góry. Jest dość ciężki, więc najlepiej sobie wziąć kogoś do pomocy. No i zobaczymy. Lecimy dalej z tematem. Tak wygląda po zdjęciu kompresora. Trzeba zabezpieczyć kanały i rozbierać dalej. Tak wygląda po wymontowaniu termostatu. Kopię teraz pompę i później odmę. No jest troszkę rozbierania i ciasno. Lecimy dalej. Pompa wody wyciągnięta. Bierzemy się za odmę. Tak to wygląda przed wyciągnięciem odmy. Miejmy nadzieję, że wyjdzie z tym jednym kolektorem, jak jest zamontowany. Może jakoś ją przycisnę. No, dużo makaronu. No nie, trzeba uważać, bo te rurki bardzo często pękają, te plastikowe, bo to jest przegrzane. Tak wygląda po wymontowaniu odmy. Są jeszcze kanały wodne, które przechodzą przez odmę. Trzeba to czyścić i składać. Powierzchnię mam przygotowaną, przeczyszczę to jeszcze trochę i składam odmę.